O, patrzcie, mordy. Kupiłem Ursusa w kawałkach. Po skończeniu będzie albo 12,24, albo 12,04. Nie wiem. Zobaczymy. No, tutaj wygląda tak sytuacja. Spoko. Hamować to ten ciągnik chyba kurwa nigdy nie hamował. Wszystko w oleju. Cylinderki też do wymiany, czy tam tłoczki. Tutaj musimy ten tryb wymienić, z tym, żeby miał obok jeszcze zęby do napędu. Tutaj te koło pośrednie wstawić i tutaj do przystawki. Mam już te tryby zamówione. A tak jest spoko. Zrobimy tą stronę hamulce. Przejdziemy potem na tamtą. Skrzynia wygląda tak. Będzie rozebrana w mak, bo chcę zrobić szybką skrzynię po prostu. Muszę zmienić tam trzy tryby w niej. No dwa tryby i wałek. Skrzynia pośrednia. Wyrzucamy ze skrzyni mikropompkę. Zrobimy to tak jak rolnik Łukasz zrobił. Wypieprzymy tą mikropompkę i damy zasilanie przez dzielnik z bizona z pompy hydraulicznej. Tą tłoczkową też wyrzucimy. Plecak też przerobimy po swojemu. Wyjebiemy z niego wszystko, ten oryginalny rozdzielacz. Wstawimy rozdzielacz czterosekcyjny. Ciągnik będzie miał z przodu tuza. Chodźcie, pokażę wam jak wygląda silnik. O, tutaj mamy przedni most. O, mrozik był, woda zamarzła. No, silnik mamy zakryty oponami. O, silniczek wygląda tak, w takiej postaci jest. Tam skorka leje się od spuszczania oleju z wymiennika. Nie mamy jeszcze alternatora. Tu jakieś tam przymiarki, nie? No, tak to wygląda. Co tu jeszcze? No, ta podstawa idzie do wywalenia. Mam drugą. Z nowych stworzeń. Tutaj nowe te dwa wałki będą wstawione, się uszczelni całego, się zrobi jak dla siebie, się pomaluje. Ciągnik będzie żółty. Tutaj mamy w tym burdelu. Tutaj w tym burdelu mamy tutaj tam zbiornik kurde oleju do wspomagania wał łącznik tutaj te flansze mamy do przodka dwa serwa mam jedno kupiłem z ciągnikiem a drugie z napędem mogę sprzedać. Nowy ten czop, czy jak to tam nazywa się, do amortyzowanej osi mam. Tutaj docisk już trochę leży, to zerzewiał. Rozrusznik mam też. Mogę sprzedać, bo chcę zrobić szóstkę na 12 V. Tam leży pod tymi błotnikami. Rama do przedniego tuza, tutaj ta podłoga, tam nowe błotniki mamy, tu mamy siedzenie, stira, tutaj tam mamy bizona, to nie patrzcie na to, nie, tam pełno tam dupreli od ten dach, nie, szyby, różne te pierdoły. Co jeszcze? No, stworzeń pójdzie nowy. Mam jeszcze te amortyzowany przód mogę też komuś sprzedać no i z nowych części już mamy przodek maski nie cały kompletny tutaj mamy maskę pomalowaną
pomalowaną epoksydem, już pół roku tak leży. Tu mamy dokładkę, wiadomo, tej maski. Tutaj mamy cały przodek. Filtr powietrza będzie suchy z case'a Magnuma. To mu nie powinno, Donaldsona będzie z case'a Magnuma. To nie powinno mu, raczej na pewno mu powietrza nie zabraknie do oddychania. Silnik wolnosący. Oczywiście. No i tak wygląda sytuacja z tym kurwa gratem. No, który mam nadzieję, że kiedyś przestanie być gratem. Ale to jeszcze trochę potrwa, jak na razie to. Jak na razie właśnie to mamy taką sytuację, nie? Zaraz biorę się, rozkręcam zwolnicę. Tutaj uszczelnisz wymieniam, bo leje się na wał koła. Tutaj uszczelniacze wymieniam, nowe tarcze. Czyszczę wszystko, odtłuszczam i składam tą stronę, potem biorę się na, za drugą stronę. No i tak wygląda sytuacja mniej więcej, nie? No, ciągnik będzie cały odmalowany. No, na żółto prawdopodobnie. Będzie żółty. No. No. I więcej to chyba nic. O, tu mamy drugi ten przodek. Szyny, ale szyny to od czwórki. Od szóstki mam w drugim garażu. Ale przydadzą się do tuza czy coś tam. Bo do tuza mam tylko jakby ramę. Dorwałem. Muszę jeszcze ramiona dorobić, siłowniki gdzieś dorwać, nie? No i będziemy działać. Na razie to jest tylko tak porozdzielane, bo chcę zrobić całą dupę, nie? Posprawdzać wszystko, te hamulce zrobić, zwolnicę porobić, puszczelniać. I wtedy zostawiamy ją w spokoju. Tutaj tryby się założy, nowe łożyska na napęd. Zostawiamy ją w spokoju. I wtedy dopiero zabierzemy się za skrzynię. Jak już zrobimy skrzynię, to skrzynię przykręcimy do tylnego mostu. No i zabierzemy się tam za pośrednią. Potem podłączymy, przykręcimy silnik. No, tam niby w silniku wszystko w porządku jest, ale zobaczymy. Ogólnie tak naprawdę ten ciągnik pochodzi kurwa z kawałków, nie? Bo tylny most i skrzynię wraz z pośrednią kupiłem w innym miejscu, razem z kabiną, nie z kabiną, z błotnikami tymi starymi, ale tam z błotników to można powiedzieć, że nie było. No i wszystko, silnik gdzieś tam za Warszawą kupiony, napęd gdzieś tam w Ełku kupiony, nie? Po prostu takie kurde ten zbieractwo. No, w dowodzie ma 12.02. No. A już kabinę też ma w ogóle inną. To nie wiem, ktoś już chyba też kabina, plakietka na kabinie jest w ogóle też inna. To nie wiem, czy to do typów pasujących, czy coś tam, nie. Ale tutaj na przodku jakby pisze 12.02 i w dowodzie ma 12.02. A ten ciągnik, ta skrzynia i most ogólnie był z czwórką, nie? No i nie wiem, ktoś jakby wyjął silnik szóstki, wsadził czwórki, no i potem został czwórki wyjęty do innego ciągnika i z powrotem będzie miał szóstkę, nie? Silnik. No. I tak będzie wyglądać sytuacja, nie? Oponki na razie zostają. Duży kosz, trochę spękane ogólnie tu gdzieś. Ciągnik bez silnika przestał z 6-7 lat. No, bez silnika jakby sam przodek i tył, cały przodek w sumie mam kompletny, nie? No i zobaczymy, jak to się potoczy dalej. Co to będzie? Ale coś może kiedyś będzie, nie? Z niczego budujemy coś, składamy, z niczego będzie ciągnik. Kiedyś, o tutaj karszerem to zeszła cała ta szara farba. Nie wiem, to chyba oni ten różowy to podkład u nich był, czy co tam. No. I na razie to byłoby na tyle.
No, siemanko.